W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Jezu, Maryjo i Józefie, w was kontemplujemy blask prawdziwej miłości. Do was zwracamy się z ufnością, święta rodzina z Nazaretu. Uczyń także nasze rodziny środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy, autentycznymi szkołami Ewangelii i małymi kościołami domowymi. Święta rodzino z Nazaretu, niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza przemocy, zamknięcia i podziałów. Ktokolwiek został zraniony albo zgorszony, niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia. Święta rodzino z Nazaretu, przywróć wszystkim świadomość sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny, jej piękna w Bożym zamyśle. Jezu, Maryjo i Józefie, usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania. Amen. Weź w swą opiekę nasz Kościół Święty, Panno Najświętsza Niepokalana. Niechaj miłością każdy przejęty, czci Maryjo, dziś polecamy.
Duchowego przez Twe serce płakamy, którego przez Twe jedną rodzinę połącz nas w niebie, w wiecznej świątyni Syna Twojego, byśmy Maryjo chwalili Ciebie u tronu Boga Pana naszego, u tronu Boga Pana naszego. Matko, która nas znasz, z dziećmi Twymi bądź, na drogach nam nadzieją świeć, z Synem Twym z nami idź. Z wszystkich niewiast na ziemi przyjdź i drogę wskaż, córko ludu Bożego, do Syna Twego nas prowadź. Służebnico pokorna, pokój światu daj. Matko, która nas zna, na drogach nam nadzieją świeć, Synem Twym z nami idź. Królowo ognisk rodzinnych, Dziewico wzorze prostoty, oblubienico cieśli, Matko, która nas znasz, z dziećmi Twymi bądź, na drogach nam nadzieją świeć, Synem Twym z nami. Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie.
Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając Go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego matka rzekła do Niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Lecz On im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany, a matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Prosimy pieśni. Zawitaj, Królowo, Różańca Świętego, jedyna nadzieja człowieka grzesznego. Zawitaj bez mazy, Lilio, Matko Różańcowa, Maryjo. Panno nad Pannami, święta nad świętymi, Najświętsza Królowo, Pani nieba, ziemi, Najśliczniejszy kwiecie, Lilio, Matko Różańcowa, Maryjo. Radujemy się z faktu, że oto święta ikona świętej rodziny jest już wśród nas. I tak jak mówiliśmy sobie to w niedzielę, Bóg przez ikonę, święta rodzina z ikony patrzy na nas. To nie my patrzymy na nią, ale ona patrzy na nas. Chce rozświetlić nasze życie. Chce, byśmy nasze rodzinne, małżeńskie, domowe obowiązki zobaczyli w Bożym świetle. I żebyśmy otrzymali i przyjęli od Boga łaskę tego spotkania.
umocnienie w dobrym, ochronę przed złym, byśmy wzrastali w miłości, która jest głównym i pierwszym przykazaniem. Kochani, w naszym byciu przed ikoną, modlitewnym byciu przed ikoną, mamy program, który przewiduje zarówno moment modlitwy osobistej, takiej w ciszy. Za chwilę będzie taki czas do 17, kiedy to o 17 rozpocznie się modlitwa różańcowa w intencji rodzin, naszych rodzin, waszych rodzin, w intencji naszej rodziny parafialnej, w intencji tych wszystkich, którzy w tym miejscu zanoszą swe modlitwy do Boga, ufając, że zostaną wysłuchani. Chcemy też prosić o dar pokoju dla świata, pomyśleć o rodzinach na Ukrainie, pomyśleć o tych zakątkach świata i ziemi, gdzie wciąż panuje niepokój, przemoc i wyzysk. Chcemy uprosić dla nich dar pokoju. O godzinie 18 rozpocznie się uroczysta msza święta pontyfikalna pod przewodnictwem księdza biskupa Janusza Mastalskiego, który przybędzie do nas, aby wraz z nami adorować świętą ikonę i by wygłosić Słowo Boże do nas. To o 18. A potem po mszy świętej o 18 staniemy do nabożeństwa majowego, aby uwielbić Matkę Chrystusa i naszą, tak jak to czynimy codziennie w maju. O godzinie 20:15 rozpocznie się czuwanie małżeństw i rodzin przed ikoną ze specjalnymi rozważaniami, które przygotował dla nas i Wydział Duszpasterstwa Rodzin, i rodziny, a konkretnie Domowy Kościół, Wspólnoty Domowego Kościoła, Wspólnoty Rodzin Domowego Kościoła naszej parafii. Będziemy omadlać wszystkie drogie i ważne sprawy. Dzisiejszy dzień trwania przed ikoną zakończymy apelem jasnogórskim. A jutro ikona pozostaje w kościele przez całą noc, kościół będzie zamknięty. Od rana będzie możliwość, ażeby się znaleźć z powrotem przed ikoną. Czy idąc do pracy, wstąpcie jeszcze na chwilę adoracji, na chwilę modlitwy, czy też potem, w ciągu dnia, bo do 15 będzie przebywać wśród nas, a o 15 po koronce do miłosierdzia Bożego odprowadzimy ikonę, aby mogła pielgrzymować do następnej parafii. Życzę wam otwartości serc na ten Boży czas. Nie zakładajmy sobie żadnego celu. Wpatrzmy się w Boga, bo On już patrzy na nas przez znak ikony. Niech czyni w naszych sercach swoje dobre rzeczy. Niech wszystkim błogosławi.